Oczywiście jest jeszcze taka grupa ludzi, którym po prostu, jak klasyk Dody, nie przetłumaczysz, tak. Mądremu tłumaczyć nie musisz, głupi nie zrozumie, więc odpuszczam. Przeczytałam ostatnio właśnie pod jednym postem, że mi tam życzą, żeby dziecko było chore, żeby Alek mnie zostawił, że to była wpadka i on zaraz zniknie i to mnie bardzo boli, bo ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda nasz związek. No, znaczy to tylko to, co widzą, ale wydawało mi się, że już można uwierzyć i przestać z tymi głupimi komentarzami, że daje im miesiąc albo pół roku. Tylko że naprawdę jesteśmy razem i bierzemy się na poważnie. To była taka nasza ostatnia próba i powiedziałam, że jak się nie uda, no to robimy in vitro. I lekarz, kiedy do mnie zadzwonił spytać się, jak się czuję, ja powiedziałam, że no, że się chyba nie udało, bo brzuch mnie boli, to on mi wypisał leki na stymulację, żebyśmy rozpoczęli proces in vitro, a ja przy okazji, odbierając receptę na te leki, kupiłam sobie tost ciążowy i się dowiedziałam, że jestem w ciąży. Ja chciałam tego bardzo i czułam to, czułam, że on już coś kombinuje, jak mu powiedziałam, że jestem w ciąży, bo on nagle jakby przebłysku dostał, wsiadł w samochód i gdzieś pojechał. I ja mówię, aha, pewnie pojechał po pierścionek albo coś takiego. I tak zaczęłam moim koleżankom gadać, ale później faktycznie się okazało, że w tym Dubaju się oświadczył i tam też przykre komentarze przeczytałam, że o, wymuszone, o, zrobił, bo wpadł. Zastanawiam się, myślę, że nie tylko ja, czy masz takie podejście, że w życiu powinno być wszystko po kolei? Ślub, dziecko, dom, mężczyzna musi zasadzić drzewo, spłodzić syna. Tak mi się wydawało kiedyś. I tym razem miałam na nich haczyk i powiedziałam, że jeżeli mi zrobicie niespodziankę, to będziecie odpowiedzialni za wcześniaka. Więc lepiej tego nie róbcie, bo mi wody odejdą. Nazywam się Bartosz Seklecki, a moim dzisiejszym upragnionym gościem jest Sandra Kubicka. O jak miło, dzień dobry. Kochana, tak naprawdę zacznę od takiego łatwego, ale myślę trudnego pytania. Od sytuacji. Poznajesz pierwszy raz osobę. W jaki sposób byś się opisała? Tak w kilku słowach. Ojej, sama siebie? Tak. Na pewno bardzo wrażliwa. Nie wyglądam, ale jestem wrażliwa i czasami mi to w życiu bardzo przeszkadza. Szczera do bólu i wierna. No właśnie, a propos tej szczerości, dobrze, że o tym powiedziałaś, bo dla mnie też jest na przykład bardzo ważny aspekt przy kontaktach z innymi ludźmi. I to, co właśnie bardzo zapamiętałem sobie zaraz po jednym z eventów, to była twoja wypowiedź na mój temat, gdzie mnie pochwaliłaś i powiedziałaś tak, że faktycznie nie zmieniaj się i bądź taki, jaki jesteś. I faktycznie wydaje mi się, że ludzie w pewien sposób nie chcą mówić o tym, jakie mają zdanie na temat drugiej osoby prosto z mostu, boją się tego. No i strasznie to doceniam, że potrafiłaś powiedzieć coś. No widzisz, bo ja uważam, że w dzisiejszych czasach za mało mówimy pozytywnych rzeczy, czy to jest o produkcie, o marce, o sobie, drugiej osobie, ale o samym sobie. Dlatego ja idę na przekór i jak ja robię takie rzeczy, to nagle w świecie to się wydaje dziwne. Ojej, ona jest miła, powiedziała coś miłego. Dlaczego bycie miłym jest czymś dziwnym w dzisiejszych czasach? My żyjemy w chorych czasach. Kiedyś było zupełnie inaczej. Myślę, że ludzie się też pozamykali w sobie i łatwiej przychodzi nam na język powiedzieć: ty jesteś taka niemiła i nie wiem, brzydka, nieszczera, niż powiedzieć: jesteś szczera. To też widać, to jest taki fun fact, widać po Google Reviews. Jak wejdziesz na przykład na restaurację, no to nie wiem, restauracja ma 10 tysięcy klientów, ale ma 1000 opinii i 900 opinii jest beznadziejne jedzenie. I w taki sposób szkodzisz innemu człowiekowi, pomimo że tak nie jest. Dlatego jak ja widzę, że ktoś jest dla mnie miły, to chcę powiedzieć, że jesteś miły, dlatego to powiedziałam, ale też podkreśliłam to, nie zmieniaj się, żeby ci utkwiło to w głowie, bo naprawdę spotkałam w tym show biznesie wiele osób, które na początku były miłe, ale weszły pod wpływ innych osób i się po prostu zmieniły i poszły w złym kierunku. Tak, wiesz co, nawet taka sytuacja, jeżeli wychodzisz na ulicę i widzisz, że po prostu ludzie są przybici, nie uśmiechną się, zupełnie inaczej jest w innych krajach, nie tylko Unii Europejskiej, ale gdzieś tam nawet za oceanem. No wiem, ja się wychowałam w Stanach. No dokładnie. Jak ja się przeprowadziłam do Polski, to pierwsze, z czym się mierzyłam, to było takie: przestań się tyle uśmiechać, przestań być taka pozytywna. Tak. Mała rada dla ciebie, Sandra, w Polsce jak taka będziesz, to zaraz uznają, że jesteś fałszywa, bo nie możesz być taka otwarta, szczera i mówić
jak ja się pytam, jak się czujesz dzisiaj, to nie jest takie, żeby tak powiedzieć, tylko naprawdę chcę wiedzieć, jak się dzisiaj czujesz, ale dla niektórych jest to dziwne, więc to był taki, powiedziałam sobie, że jak się przeprowadzę do Polski, to będę zarażać ludzi właśnie tym i wydaje mi się, że mi się udało, chociaż w moim małym gronie. Tak. Tak, no ja widzę, że też nawet głupie kawiarnie, głupie, nie głupie, wchodzisz w Stanach do kawiarni, wszyscy się uśmiechają, mówią, wow, super outfit. Napiszą ci na butelce twojej Starbucksowej, piękne masz włosy albo fajne masz oczy i od razu sprawia ci to dzień. Oczywiście, że tak. Także słowa mają naprawdę bardzo dużą moc. I pytanie, czy zwracasz na to uwagę też publikując treści na Instagramie? Tak, zwracam. Wiadomo, że czasami jestem tylko człowiekiem i emocje mnie poniosą, aczkolwiek na pewno mogę powiedzieć śmiało, że na przestrzeni lat dojrzałam i się zmieniłam i zrozumiałam swoje błędy. Mm-hmm. I nie reaguję tak, jak kiedyś reagowałam, jak nie wiem, 5 lat temu na każdą zaczepkę bym po prostu zaraz wzięła telefon i odpowiedziała i wylała po prostu masę niepotrzebnych słów, tylko jak już odzywam się na dany temat, to odzywam się w taki sposób, aby to dotarło do tych osób, które chcę, żeby dotarło. Oczywiście jest jeszcze taka grupa ludzi, którym po prostu, jak klasyk Dody, nie przetłumaczysz, mądremu tłumaczyć nie musisz, głupi nie zrozumie, więc odpuszczam, ale też widzę po swoich social mediach, że jednak ten przekaz, który ja chcę ludziom dać, on dociera w taki sposób, jaki bym chciała i coraz częściej czytam wiadomości, że się zmieniłam, że inaczej odpowiadam i inaczej mówię. No i też, no wiesz, no to dojrzewam, 30 zaraz dosłownie na karku, będę mamą, więc też to jest czas najwyższy, aby wziąć odpowiedzialność za swoje słowa. Na ile tak jesteś w stanie powiedzieć, że pokazujesz swojego życia prywatnego na Instagramie? Bo tak patrząc z boku, mimo wszystko jest go dużo. Dużo jest ważnych momentów, tak. Takich kluczowych, ale myślę, że mam zdrowy balans, bo nie widzicie na przykład Alka w jego takich momentach, jak nie wiem, chodzi w bokserkach po domu, albo sprzątamy, albo jakby staram się taką prywatność absolutnie zachować. Pokazuję siebie na tyle, ile ja chcę. Szanuję prywatność mojego partnera, mojej rodziny, ile oni chcą, to wtedy pokazuję. Mówię wam o takich ważnych momentach, a myślę, że najwięcej, gdzie odkrywam swojej prywatności, to są te sprawy intymne, aczkolwiek wiem, że na początku to był bardzo kontrowersyjny czas i temat, ale dzisiaj wiem, że naprawdę pomogłam już tylu tysiącom kobiet, że dobrze, że to powiedziałam. Tak, no właśnie, jeżeli chodzi o chorobę, to zaraz do tego przejdziemy, bo to jest bardzo ważny aspekt, ale chciałem się na chwilę zatrzymać przy tym Instagramie. No właśnie, widzisz w szczególności teraz wiele gdzieś tam artykułów, wiele komentarze osób, które wypowiadają się na twój temat. Jak ty reagujesz, kiedy czytasz coś? Jak ty się czujesz? Zawsze sprawdzam najpierw, o czym ta osoba mówi. Bo jeżeli krytykuje mój wygląd, to ja już jestem do tego przyzwyczajona od dziecka, bo jako dziecko byłam modelką i przyzwyczaiłam się do tego, że starsze osoby mnie krytykują i oceniają, czy jestem gruba, czy chuda, czy brzydka, czy taka. O gustach się nie dyskutuje, więc to mnie w ogóle nie rusza. Jeżeli wchodzi na temat mojej rodziny albo moich bliskich, to ja się wtedy automatycznie odpalam. I to jest taki właśnie mój charakter, że ja nie pozwolę nikomu skrzywdzić mojej rodziny. Możecie krzywdzić mnie, ale jeżeli rykoszetem przez to, co ja robię, obrywa moja rodzina, to ja wtedy walczę po prostu jak lew. Więc no i wtedy jest mi bardzo, bardzo przykro, ale najpierw czuję złość, zanim czuję przykrość. No, naprawdę zależy to od takiego kontekstu tematu. No wiadomo, jeżeli jest to jakaś, nie wiem, przykładowo osoba, która nagle się pojawiła w Polsce i mówi, że ja czegoś nie osiągnęłam w życiu albo ona wie lepiej, no to sobie pogadaj, bo ludzie, którzy naprawdę mnie znają, śledzili moją karierę od lat, wiedzą, ile w życiu osiągnęłam. I jestem młodą dziewczyną, jeszcze nie mam 30, a już mogę spokojnie po prostu sobie usiąść i odpocząć. No więc zależy. Na pewno w większości czuję złość, jest mi przykro. Słowa naprawdę mają bardzo dużą wagę. Wiele łez wylałam przez słowa innych. Wiele. Szczególnie w Polsce. Tak, no jednak wydaje mi się, że mimo wszystko, że jesteśmy bardzo gdzieś tam świadomi tego, co się dzieje w internecie, to nadal ta świadomość pod względem komentarzy i tego, że nikt nie jest anonimowy w internecie, jest chyba bardzo, bardzo mała.
Jest, i ale dlatego ja z tym też tak walczę. Bardzo dużo ludzi mi pisze, żebym olała, żebym po prostu machnęła ręką. Czasami olewam, ale czasami nie odpuszczam tylko dlatego, aby nauczyć drugą osobę, dać jej lekcję. Tak. I udowodniłam to wielokrotnie już, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Słuchajcie, po IP wszystkich można znaleźć. Niektóre zależy od treści, to można zgłosić na policję. Tak. Więc ja już to przerabiałam i wiem, że wiele osób się nauczyło i nigdy więcej się tak w internecie do drugiej osoby nie odezwie. To w takim razie, jaki wpływ na twoje takie codzienne funkcjonowanie mają komentarze, które gdzieś tam też czytasz pod postami, czasami pod artykułami, pod treściami, które gdzieś tam ciebie dotyczą? Na wszystko da się uodpornić. Nowy temat, który się pojawił, który mnie bardzo boli, to jest temat ciąży. No bo jestem w ciąży teoretycznie dla was od niedawna, ja już wiem, gdzie jestem, ale przeczytałam ostatnio właśnie pod jednym postem, że mi tam życzą, żeby dziecko było chore, żeby Alek mnie zostawił, że to była wpadka i on zaraz zniknie. I to mnie bardzo boli, bo ludzie nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda nasz związek. No, znaczy to tylko to, co widzą, ale wydawało mi się, że już można uwierzyć i przestać z tymi głupimi komentarzami, że daje im miesiąc albo pół roku. Tylko że naprawdę jesteśmy razem i bierzemy się na poważnie. To jest bardzo przykre i jak czytam coś o moim dziecku, to jest mi, no jest mi cholernie przykro, bo ja się boję, bo ja choruję na PCOS, mam jakieś dorbiele krwiaki i ja codziennie się budzę i mi się dzisiaj śniło. Ja się wybudziłam w nocy i zaczęłam płakać i poprosiłam Alka, żeby ze mną trochę pogadał, bo mi się śniło, że krwawiłam strasznie. I to przez to, że ja się wczoraj naczytałam głupot o sobie i później mi się to śni, ja się budzę i się martwię, czy on jest zdrowy. I to tak na mnie wpływa, więc nie dość, że oczywiście ja się cieszę tą ciążą, ale ja też to przeżywam i ja się codziennie martwię. Normalnie na tym etapie ciąży ja powinnam być 4 razy u ginekologa, a ja byłam z 15 razy już, bo ja cały czas sprawdzam, czy wszystko jest okej. Więc ludzie tego nie widzą, że ja się stresuję i martwię, a do tego jeszcze mi dowalają takimi chamskimi komentarzami. Długo się staraliśmy, dla niektórych niedługo, dla mnie to długo. Bardzo dużo wycierpiałam, wypłakałam, Alek też był ze mną na każdym kroku i odwiedzaliśmy lekarza. Jak ja czytam coś takiego, to po prostu mi się chce usiąść i płakać. A nie chcę takich emocji też przekazywać mojemu dziecku, no bo teraz to, co matka czuje, czuje tak. Dziecko. I ludzie o tym zapominają, że już teraz nie krzywdzisz tylko mnie, tylko krzywdzisz 2 osoby. Tak, tym bardziej mając z tyłu głowy, że ta ciąża faktycznie gdzieś tam była wymarzona. Była wymarzona i ty podkreślałaś wielokrotnie w wywiadach, w wypowiedziach, że ciężko było się z tym pogodzić, że to nie przychodzi od tak. Tak. I trzeba przejść naprawdę bardzo długą drogę płaczu, badań, wszystkiego. No i my mieliśmy już, to była taka nasza ostatnia próba i powiedziałam, że jak się nie uda, no to robimy in vitro i lekarz też. Lekarz, kiedy do mnie zadzwonił spytać się, jak się czuję, ja powiedziałam, że no, że się chyba nie udało, bo brzuch mnie boli, to on mi wypisał leki na stymulację, żebyśmy rozpoczęli proces in vitro, a ja przy okazji, odbierając receptę na te leki, kupiłam sobie tosty ciążowe i się dowiedziałam, że jestem w ciąży. I po prostu, no tak jak ja płakałam w ten dzień ze szczęścia, ale to była bardzo długa walka, to była świadoma walka, bo ja też odebrałam okropne wyniki cytologii i wiedzieliśmy, że to jest troszeczkę walka z czasem, że tykająca bomba, że jeżeli ten nowotwór się rozrośnie, to co wtedy i wtedy trzeba będzie wycinać, ja nie będę mogła mieć tych dzieci, więc my naprawdę się staraliśmy z tą młodą osobą, ale dużo już w życiu przeszłam. No i szczególnie dlatego jest to jeszcze podwójnie ciężkie i bardzo przykre, co ludzie wypisują. Tak. No to porozmawiajmy o tym szczęśliwym momencie, kiedy się dowiedziałaś, jak ty się wtedy czułaś, że coś nad tobą czuwa i udało się nareszcie. Wiesz co, to jest nie do opisania, bo ja też dokumentowałam sobie tą drogę i zawsze jak robiłam test, to sobie stawiałam telefon i może tym razem się uda. Ja tych filmików mam, ojej, ile ja mam tych filmików na telefonie. I w końcu postawiłam, tak trzymałam, ja byłam w pracy w ogóle, wiesz, za ścianą mam pracowników i tak stoję z tym testem i tak
nie udało się i nagle ta kreska się zaczęła zmieniać. I ja poczułam, jakbym była na rollercoasterze. Nagle krew mi odpłynęła, zaczęłam się telepać. I zaczęłam 15 razy czytać tą instrukcję, jak to się czyta, czy to dwie, czy jedna, jak to ma być. Ja nagle wszystkiego zapomniałam. I tak stanęłam, zaczęłam płakać i wybiegłam. No i wiem, że niektóre mamy robią tak, że robią jakieś pudełeczko dla swojego partnera, tak. Że tak pokazują. Ja po prostu nie mogłam wytrzymać. Ja wzięłam po prostu telefon, mówię, Alek, wracaj do biura. Natychmiast on mnie dopiero co odstawił, wracaj. Zaczęłam płakać, on mówi, co się dzieje? Coś dobrego, coś złego? Ja mówię, dobrze. I on powiedział, że już czuł. Przyjechał, ja mu po prostu tak jak stałam, tak mu powiedziałam, słuchaj, będziesz tatą. I mu dałam test ciążowy i się cieszyliśmy w aucie. Więc nie było żadnego wybitnego momentu z żadnymi budkami albo ciuszkiem, tylko po prostu mu powiedziałam, będziesz tatą. Pierwsza osoba to się w ogóle dowiedziała mnie dziewczyna w pracy, a później Alek, no ale trudno. Alek nie miał z tym problemu. Nie, bo my traktujemy się wszyscy w firmie jak rodzina i wszystko o sobie wiemy. Więc tutaj widzisz, dziewczyny u mnie w firmie wszyscy wiedzieli od dawna, nikt nic nie pisknął, więc tak. Mam zaufanych ludzi. Tak, no jednak ta informacja nie wypłynęła. Wiele osób wiedziało, naprawdę, bardzo dużo osób wiedziało i się trochę już bałam, że kurczę, może ktoś coś, jakąś parę puścił komuś, ale nic, poczekali, to było super. Też taki test sprawdziłam, komu mogę ufać i się okazało, że wszystkich, których mam wokół siebie, mogę zawsze na nich liczyć i mogę im ufać. No a to jest wspaniałe, kiedy wiesz, że tak ważna informacja nigdy, nigdzie nie wypłynęła, tylko od ciebie bezpośrednio. Tak, tak, dokładnie tak. To w takim razie pytanie, jak tak naprawdę twoje życie, to twoje spojrzenie na życie zmieniło się od kiedy wiesz, że jesteś w ciąży? Bo podejrzewam, że pewne procesy zaszły w głowie. Na pewno zaszły na temat wywiadów, gdzie chcę się pokazywać, z kim rozmawiać, co jak moje dziecko dorośnie, pójdzie do szkoły i inna mama powie, że widziała ten wywiad. Troszeczkę myślę o swojej przeszłości, że za niektóre rzeczy jest mi bardzo wstyd, ale no, czasu już nie cofnę, więc jedyne co mogę zrobić, to wychować go w taki sposób i wytłumaczyć mu, że ludzie popełniają błędy i ta mama też kiedyś nie była święta i zrobiła wiele błędów i mam nadzieję, że zrozumie. To mi Alek, tą piękną rzecz to mi Alek powiedział, że jedyne co możemy, to go nauczyć, w jaki sposób reagować na takie rzeczy, bo rozmawialiśmy też o tym, jak ludzie w szkole, dzieci w szkole się będą zachowywać już za samo nazwisko Mirwi Baron, no to pewnie będzie na start miał przerąbane. No ale rozmawialiśmy, że nauczymy naszego syna, że jak mądrze odpowiadać na takie rzeczy, no, więc od teraz wiem, o czym chcę mówić, z kim rozmawiać, gdzie się pokazywać, nie wdawać się w awantury publiczne, żeby mojemu dziecku nie było przykro, żeby nie miał nieprzyjemności i też zrozumiałam, że nie chcę go pokazywać. Okay. I to jest decyzja, którą zostawiam absolutnie jemu do podjęcia, bo może być tak, mam takie wrażenie, że niektóre osoby w show biznesie podejmują tą decyzję za swoje dzieci już od urodzenia. A co jeśli twoje dziecko pójdzie do szkoły, odkryje nowy talent, nowe zainteresowanie i na przykład nie będzie chciało mieć nic wspólnego z show biznesem, to gdzieś te zdjęcia na tych portalach będą przeszkadzać, może będzie się wstydził, może będzie miał, nie wiem, zupełnie inne zdanie. Więc ja chcę, żeby on dorosnął i zdecydował, czy chce być piosenkarzem, aktorem, prawnikiem, lekarzem. I też chcę chronić jego prywatność na tyle, ile mogę. Wiadomo, że wyjdę na ulicę, to ludzie go zobaczą, ale to chodzi o to, że dopóki ja nie zrobię zdjęcia dziecku i nie wrzucę do internetu, to wtedy media nie mają zgody na wykorzystywanie tych zdjęć. Dopóki go nie pokażę, on jest po prostu osobą, każdą, którą widzisz na ulicy, a nie możesz randomowej osobie podejść zrobić zdjęcia telefonem. Oczywiście. Więc to o to mi bardziej chodzi, bo też dziewczyny nie zrozumiały w internecie, a co, będziesz w przedszkolu mu maski zakładać, takie rzeczy do mnie pisały, wiesz. To bardziej kwestia wykorzystania wizerunku. Wykorzystania wizerunku i niech sam po prostu zdecyduje. No tak, od razu mi przyszedł do głowy wywiad, który miałem z Wersą, gdzie powiedziała, że ona ma już się pokazuje, ale to jest ze względu na to, że wie, że ona się bardzo zmieni wyglądowo. Tylko z drugiej strony, tak jak mówisz, będą te zdjęcia, które są przypisane do imienia i nazwiska.
ja się nie zmieniłam. Ja ci, jakbym ci pokazała zdjęcie, jak wyglądałam, jak byłam w przedszkolu, a teraz to mi tylko włosy urosły. Więc no nie, jeżeli potrafi przewidzieć tak przyszłość, tak, no to okej, okay, ale ja nie wiem, czy moje dziecko się będzie na tyle drastycznie zmieniać, że ludzie go później nie rozpoznają, więc wolę na starcie nie odbierać mu tej prywatności. Ja też wychowałam się na świeczniku, bo ja zaczynałam jako, jak miałam 13 lat i wiem, co to znaczy, gdy jest ci odebrane dzieciństwo, gdy musisz już uważać na to, gdzie idziesz, jak wyglądasz, co powiesz. Tak. Ja nie chcę tego dzieciństwa mu odbierać. Niech on będzie dzieckiem jak najdłużej, a później sobie zdecyduje. Szczęśliwym dzieckiem. Dokładnie. Przede wszystkim. No, tak, to jest, bo dzieciństwo jest bardzo ważne. Jak nie masz dzieciństwa i jest ci to odbierane, to później to się odbija na naszym dorosłym życiu i to wiemy odchodząc do terapeuty. No. To pytanie, czy teraz już zaczęłaś zwracać uwagę na takie rzeczy, tego nie mogę jeść, na to muszę zwracać uwagę, stres bardzo wpływa, no właśnie takie codzienne funkcjonowanie. Ojej, powiem ci, że miałam parę takich sytuacji, gdzie się naprawdę bardzo, bardzo zdenerwowałam i ciśnienie mi podskoczyło i zrozumiałam wtedy te wszystkie, na przykład Joanna Opozdy, która mówiła, że jak była w ciąży i właśnie z Antkiem się wtedy rozstawała, to że strasznie to odczuła i ja ci powiem, że ja też od razu to w brzuchu odczułam. Miałam takie skurcze, musiałam leżeć, bardzo źle się czułam i to jest fakt, że to, co matka odczuwa, dziecko zaczyna czuć. I bardzo na to uważam, więc po prostu unikam sytuacji stresujących. Przez 3 miesiące mnie tam nie było na eventach nigdzie, wybierałam bardzo ostrożnie, gdzie pójść, żeby nie wpaść na kogoś, nie denerwować się, nie udzielać tych wywiadów. Ja i tak się już stresowałam, jak cię widziałam na Kalzydonii, to ja z tym, z cały czas tą marynarkę poprawiałam, żeby tylko nie było widać, jak paparazzi się na mnie rzuciło, to ja byłam taka zestresowana, zamrożona, żeby nie było widać brzucha, bo już go miałam. No i tak, no, no są takie sytuacje, na to co jeść, jeść tak też uważam, ale no wiesz, ja i tak uważam się za świadomą osobę, więc wiem, że nie można jeść surowych rzeczy, ale na przykład hibiskus mnie zaskoczył, że nie można pić herbaty hibiskusa, tego nie wiedziałam, bo skurcze wywołuje. Natomiast, drogie panie, przed porodem herbatka z hibiskusa podobno super ułatwia cały proces, więc ja będę testować, dam wam znać. Ale to nie jest jedna szczęśliwa informacja, którą się niedawno podzieliłaś i ja byłem w pewnym momencie tak w szoku, że tyle szczęśliwych informacji, gdzie gdzieś tam rozmawialiśmy ostatnio na Kalcedonii, mówiłaś tutaj o, o nieruchomości i tak dalej, no że chciałabyś stworzyć tę szczęśliwą rodzinę. Ty mi wtedy życzyłeś ciąży, a ja tak, tak, sam z tym brzuchem, dziękuję sobie też. To było super, super było, jak ty nie wiedział. Tak. Wiesz, zawsze są też takie elementy, o których się nie chce od razu mówić, więc trzeba po prostu zachować dystans i okej, to też jest okej. Ja czekałam na taki moment, pomimo tego, że jest, tak mówi się, że się czeka do 12 tygodnia i po 12 tygodniu można mówić, ale ja czekałam jeszcze dłużej, żeby tak się upewnić, że naprawdę wszystkie wyniki, ja zrobiłam 2 testy genetyczne, bo jeden nie wystarczył, wiesz, utwierdzałam się u 3 lekarzy, więc nie do końca nie wierzyłam, że to się naprawdę dzieje i musiałam tak, 15 razy się uszczypnąć i mieć ten swój moment, pocieszyć się z Alkiem w prywatności, powiedzieć całej rodzinie najpierw osobiście, więc my też, wiesz, pół rodziny w Warszawie, pół w Łodzi, pół we Wrocławiu, pół w Stanach, więc my też musieliśmy poczekać, żeby tak wszystkim powiedzieć i dopiero jak już z wszystkim swoim najbliższym powiedzieliśmy, pokazaliśmy zdjęcia z 3D, to wtedy mogliśmy ogłosić światu. No tak, no ja się nie dziwię, no bo jednak ten najszczęśliwszy moment w swoim życiu chcesz celebrować z najbliższymi i żeby najbliżsi się dowiedzieli od ciebie, a nie ze zdjęcia na Instagramie. Właśnie. I też nie z mediów. O to mi bardzo zależało, żeby tak nie było. Tak, ale jeszcze drugi był moment, no. No, a pytanie, jak z ręcznami wyszło? Ja to czułam. Przede wszystkim, a no właśnie, no, czy ty się spodziewałaś? Tak, bo my się tak znamy jak stare konie, można powiedzieć, więc ja wiem, kiedy on się dziwnie zachowuje. Kupił jakiegoś głupiego selfie sticka i, wiesz, i chodził z nim po tym parku. Mówię, Alek, cholera jasna, po prostu stawiał go wszędzie. Ja mówię, przestań, tam się ludzie patrzą. Ja się strasznie krępuję, jak się ludzie patrzą i normalnie zaczynam płakać, się stresować. No co ty? Tak.
ojej, o Jezus, ja mam coś strasznego. Jak na przykład jesteśmy w kraju, chodziliśmy po tym parku i tam ludzie nas nie znają. No właśnie. Ale widzą, że się coś dzieje, już jakiś teatrzyk, on pada na kolano, więc wy zobaczyliście serduszko, a za kamerą była po prostu linia ludzi, budki różne i ludzie się patrzyli, Willi, brawo, super, a ja tam zestresowana, tak, tak chcę. Wiesz, dopiero jak wróciliśmy do hotelu, to ja prawdziwe emocje pokazałam. No tak. Ja się troszeczkę zestresowałam, ale ja chciałam tego bardzo i czułam to, czułam, że on już coś kombinuje, jak mu powiedziałam, że jestem w ciąży, bo on nagle jakby przebłysku dostał, wszedł w samochód i gdzieś pojechał. I ja mówię, aha, pewnie pojechał po pierścionek albo coś takiego. I tak zaczęłam moim koleżankom gadać. Ale później faktycznie się okazało, że w tym Dubaju się oświadczył. I tam też przykre komentarze przeczytałam, że o, wymuszone, o, zrobił, bo wpadł. No to ja mam inny przykład. Wielu mężczyzn, naprawdę jakby kobieta zachodzi w ciążę, a oni nic z tym faktem nie robią. No tak. I masz, jesteś chłopak, dziewczyna, twoja dziewczyna jest w ciąży i sobie żyjecie. Więc z tej perspektywy ja uważam, że to było bardzo dojrzałe, że Alek jednak zdecydował, bo zaręczyny są dla kobiety, umówmy się. No to tak. Kobieta chce mieć ten pierścionek, czuć się, że ma bezpieczeństwo. Tak. Dla faceta to nic nie zmienia. Może dopiero jak biorą ślub. I dla mnie to było super, że on podjął taką decyzję, zrobię to dla niej, żeby ona czuła bezpieczeństwo, że jest moją narzeczoną, a nie tylko moją dziewczyną w ciąży. I ja się poczułam no szczęśliwa, ale też byłam bardzo dumna z Alka, że taką decyzję podjął, pomimo tych przykrych komentarzy wszystkich. Komentarze zawsze będą przykre, ludzie lubią sobie wbić szpilkę. Najważniejsze, żeby się tym wszystkim nie przejmować, tym bardziej jak masz tak szczęśliwą chwilę w swoim życiu. Wiesz, tu nie przychodzi paczka z nowymi produktami, tylko jednak zmienia się coś diametralnie w twoim życiu. Ale ja zauważyłam to po komentarzach pod moim postem o ciąży. Tam jest ponad 12 tysięcy komentarzy i ja to czytałam, to jest crazy, ale czytałam 12 tysięcy komentarzy i są wszystkie piękne. No. I były wszystkie piękne, ale nie takie po prostu, a gratulacje, tylko dziewczyny przekazały mi tyle pozytywnej energii i emocji i dały mi odczuć w komentarzu, że razem ze mną przeżywały ten stres, że mi kibicowały, że były ze mną na każdym właśnie takim etapie, że się nie mogły doczekać, że bardzo za mnie trzymały kciuki. I z 80% wiadomości, które dostałam, to dziewczyny pisały, że się popłakały. Obce kobiety, wiesz, ja jestem obcą kobietą dla nich, one dla mnie i one się popłakały oglądając taki post. Bo wiedziała, jak bardzo tego pragnęłam. I to jest super, że mam taką właśnie relację z moimi obserwatorami, dlatego też tam pozmieniałam w ustawieniach, że pisać komentarze to mogą tylko moi ludzie, a nie, wiesz, ktoś ze mną sobie przyjdzie i napisze, więc to jest bardzo istotne. Tak. Ale też, wiesz co, nie dziwię się po części, ze względu na to, że ty też otwarcie cały czas próbujesz doinformować ludzi na temat choroby, na temat pewnych konsekwencji, zachowań, które można uniknąć. Więc nie dziwię się, że dałaś taką iskierkę nadziei dla osób, które również dzielą tę chorobę. To była nadzieja dla wielu kobiet, które też się z tym zmagają. I właśnie czytałam, że one próbują 2-3 lata, już im ręce podają, ale jak zobaczyły ten post, to dostały ponownie takiej iskierki i o to mi chodziło właśnie, że jeżeli ja takim postem mogę zmienić czyjeś życie albo pomóc, no to po to robię. Tak, tym bardziej, że ludzie się z tobą utożsamiają, więc to jest w tym wszystkim fantastyczne, że możesz dać im nadzieję i wiarę, że trzeba próbować. Dla mnie najpiękniejszym momentem było, jak siedziałam pod gabinetem u mojego ginekologa i siedzą trzy inne panie i tak widzę, że coś próbują, ale się wstydzą i pani Sandro, ja panią obserwuję na Instagramie, ja tutaj jestem z pani polecenia u tutaj doktora i widzę, że siedzi z brzuszkiem. I ona mówi, przyszłam do niego 1,5 roku temu i pomógł mi zajść w ciążę i ja wtedy jeszcze nie byłam, tak płakałam, mówię, kurczę, ale super, że ktoś mnie słucha, że ktoś robi to, co ja mówię, że poszła, że pomogłam. Więc to jest dla mnie największa nagroda, gdy widzę faktycznie rezultaty i poznaję te osoby obok siebie i wiem, że to nie są ludzie widmo, tylko oni naprawdę istnieją i naprawdę idą za mną murem. Zastanawiam się, myślę, że nie tylko ja, czy masz takie podejście, że w życiu powinno być wszystko po kolei? Ślub, dziecko, dom,
mężczyzna musi zasadzić drzewo, schłodzić syna. Tak mi się wydawało kiedyś. Tak mi się wydawało, ja miałam idealną historię mojego życia napisaną, że najpierw chcę zaręczyny, później bajkowy ślub, jakiś na 200 osób, później chcę pierwsze, nie, później chcę, chciałam pojechać w podróż poślubną, jakąś fajną, długą, później chciałam mieć pierwsze dziecko, drugie dziecko, życie samo pisze scenariusze tak. I wybierze za ciebie wszystko w odpowiednim czasie. Tak mi się wydawało, życie pokazało zupełnie co innego. I teraz mi totalnie na odwrót wyszło. Ja jestem w ciąży, później się zaręczyłam. Tak. Ślubu nie będzie teraz, bo ja nie chcę z brzuchem mieć ślubu. Nie będzie w ogóle hucznego ślubu, bo mi się już tak odwidziało, że ja chcę tylko z Alkiem to zrobić i jeszcze z naszym synem. Mhm. I to mi absolutnie wystarczy, więc totalnie się priorytety zmieniają i myślę, że to z czasem po prostu przychodzi do człowieka. Muszą się pewne rzeczy wydarzyć w życiu i wtedy zmienia ci się twoja perspektywa idealnego życia. Tutaj też się nie dziwię, jeżeli chodzi w kwestii ślubu. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ten przepych ludzi, nie wiem, najlepsze makijaże, fryzury, suknie, masz to na co dzień w pewnym stopniu. Wiesz co, tak mi naprawdę uświadomiło, że tego nie chcę? Inne celebrytki na Instagramie, okay, które obserwowałam. Jak mi wyskakiwały te treści, że nie wiem, później w Dzień Dobry TVN relacja z ich ślubu, ja tak sobie myślałam, po co? To jest twój prywatny moment i tak coraz więcej tego oglądałam, a później, a tutaj zdjęcia w tej gazecie z tego, z tamtego. I tak zaczęłam patrzeć na ich życie i później jak ich życie było komentowane i że nie mieli tej chwili takiej prywatnej dla siebie, tylko było z tego zrobione wielkie show, to uznam, że ja tego tak nie chcę. I tak, to nawet nie tyle, co że ja sama zdecydowałam, tylko właśnie one mi trochę w tym pomogły. Utwierdziły mnie, że ja nie potrzebuję tego. I faktycznie, jak chcę się z tymi osobami wszystkimi spotkać, to pójdziemy na kolację. Tak. Mogę z każdym się... Jak masz 100 osób w jednym miejscu, to i tak z każdym nie porozmawiasz. Nie spędzisz takiego quality time, więc jak chcesz z tymi z osobami spędzić czas, to lepiej podzielić to na parę tygodni, mm-hmm, z każdym pójść na kolację, porozmawiać na lunch, na śniadanie, tak, i na to samo wychodzi. No bo jeżeli zapraszamy tylko osoby po to, żeby patrzcie ile pieniędzy wydałam na moje wesele, tak, na moją sukienkę, jak się bawimy, ile mam kwiatów żywych, no bo żywe są droższe niż sztuczne, patrzcie jaki mam 3-metrowy tort. I wyjęłaś mi dosłownie to z ust, bo chciałem ci powiedzieć, że później media się rozpisują na temat, ile set tysięcy wydałaś na kwiaty. Ja też tak coś powiedziałam kiedyś w mediach i jest mi cholernie głupio za to, ale to był wpływ mojego byłego narzeczonego, który chciał festiwal z naszego ślubu zrobić i on już nie gadał, kogo on zaprosi i tak dalej, i ja zaczęłam się stresować, że faktycznie to będzie festiwal muzyczny, a nie ślub. No i nie wyszło, uff, Boże, jak dobrze, że nam nie wyszło. I dobrze, że z drugim mi nie wyszło. No bo mi wychodzi teraz z moim obecnym i najwspanialszym. Ale też musisz trafić na takiego człowieka, który pragnie tego samego co ty. Bo Alek też sobie nie wyobraża takiej imprezy, gdzie wiesz, wódeczka, wszyscy nawaleni, leci disco polo i patrzcie, ile pieniędzy wydałam przez trzy dni. No, i uwaga, wchodzi schabowy. O Jezus, tak. A ja jeszcze mięsa już nie jem, więc po co mi to? No, te intymne chwile są naprawdę warte tego, żeby dzielić się z najbliższymi i zrobić to w taki sposób, w jaki ty bardzo tego chcesz. Tak, no ja nie mówię, że nie wiem, zaraz powiedzą, zdjęcie wrzucisz. Może wrzucę, może nie, ale chodzi o ten moment i emocje tu i teraz, tak, gdzie my będziemy, inni tego nie zobaczą. Czy tak, ja się popłaczę, czy ja krzyknę, czy nie wiem, się zaśmieję ze stresu. Nikt tego nie zobaczy, bo nie chcę. I wiem, jak chcę to przeżyć, wiem, jak Alek chce to przeżyć i to jest najważniejsze. I faktycznie my całe życie jesteśmy na tym świeczniku, włosy, make-up, ile... Już mi się nie chce, naprawdę. Więc im mniej, tym lepiej dla mnie. I tak. Czuję, że im bardziej jest takie moje życie proste, tym fajniejsze i bardziej jakościowe. Pamiętam nawet sytuację przy weselu Andziak Siluki, gdzie była ochrona, żeby paparazzi nie wpadli. Naprawdę? Tak. Ojej. No to wiesz, no jeżeli się boisz o to, że paparazzi mogą przybyć na twoje wesele, no to nie jest fajna stres, sytuacja. Stres, który odczuwasz, tak, że zdjęcia wypłyną niechciane, zanim ty będziesz mogła cokolwiek pokazać.
Dlatego ja też z ciążą uważam i nie mówię, w którym tygodniu jestem, żeby ludzie sobie nie siedzieli, nie kalkulowali. Szpitali położnych w Warszawie jest parę, więc łatwo też to jakby znaleźć. Ja nie chcę, żeby paparazzi stało i miało zdjęcia z tego, jak wychodzę z brzuchem albo wbiegam z brzuchem. Jakby nie potrzebuję tego, więc uważam na to. To jakie są twoje plany na taką najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o takie twoje codzienne życie? Wiesz, bo tak jak ostatnio wspominałaś mi na wywiadzie na temat nieruchomości, to wszystko się... Nie, to się dzieje. Tak. To się dzieje, bo my wybieraliśmy już nasz wymarzony dom, zanim zeszłam w ciążę, bo chcieliśmy więcej piesków, więc uznaliśmy, że musimy się wyprowadzić, żeby więcej psów ze schronisk wziąć, więc musimy mieć większą działkę. I tak sobie zaczęliśmy marzyć, co jeszcze chcemy. Mi się marzy szklarnia, żeby mieć swoje owoce, warzywa, zioła. I to jest dla mnie takie quality of life, więc zaczęliśmy szukać, znaleźliśmy. Później pięknie się złożyło, że jestem w ciąży, więc faktycznie musimy ten dom wziąć. I walczymy teraz ze wszystkim. Walczymy też trochę z czasem, bo się czas kurczy. Więc na pewno chcemy się przeprowadzić do domu, takie są plany. Jeśli są moje plany zawodowe, no to tutaj sobie, nie wiem, jestem celebrytką u was, ale też prywatnie sprzedałam jedną firmę, żeby troszeczkę stresu spuścić tutaj z mojego ciała, bo bardzo się stresowałam przy jednej, ale wyszło mi to bardzo na dobre, bo mam świetny teraz układ, jestem zadowolona. A tą taką główną firmę moją, moje pierwsze baby, które powstało, to hula świetnie i coraz więcej mamy ludzi, pracowników i ja trochę ich szkolę, żeby mogli przejąć pałeczkę, jak mnie przez jakiś czas nie będzie, bo ja nie będę tą mamą, która będzie rok siedziała w domu. Ja oczywiście wrócę do pracy, ale chcę też mieć taką swobodę, że nie muszę codziennie chodzić do biura i ktoś za mnie może to zrobić. Ale już oni to udowodnili naprawdę teraz, jak się źle czułam parę miesięcy, to nie chodziłam w ogóle do biura i dali radę. Da się. Da się. Tym bardziej jak stworzysz relacje ze swoimi współpracownikami, pracownikami, to da się dojść do każdego porozumienia. Tak, wszystko zależy, jak traktujesz innych ludzi. Tak, tak, i wtedy, tak. I wtedy ta relacja wchodzi albo na właśnie taki wyższy poziom zaufania i są dla ciebie rodziną, a nie tylko pracownikami. My się tak traktujemy. No ja nigdy nie dałam nikomu odczuć, że jestem jakąś szefową, tylko ja w weekend siedziałam, wiesz, z brzuchem z nimi pod choinką i pakowałam nasze kartony, zestawy świąteczne i się tak śmiali ze mnie. No, jestem jedną z. Czyli prostu. Sandra Kubicka nie jest szefową, która jak wchodzi do biura, to wszyscy się boją. Nie, nie. W ogóle ludzie jak przychodzą na rekrutację, to się boją i ja tego nie rozumiem. Bo te dziewczyny zawsze albo trzęsą, albo telepią, albo im słów zabiera. Ale, no nie wiem, tak jeden dzień jest, a później już jest git. Ale ja się nie dziwię, bo to jest taka rzecz... To jest taka niepewność, nie wiesz czego się spodziewać. Ja też tak mam przy sytuacjach. Wiem, no, że ludzie inaczej w internecie, a inaczej na żywo. Nawet wiesz co, sam proces, kiedy chcesz iść, pokazać się z tej najlepszej strony, bo ci zależy i stresujesz się, żeby to wszystko dobrze wyszło, a nie masz pojęcia, jakie pytania zostaną zadane, na co zwrócą uwagę, a wszystko musi być dopięte. Tak, tak. No. To jest mega stresujące. No w sumie mogę to porównać do castingów na przykład, tak. Jak szłam na casting do programu i było pomiędzy mną a 10 innymi prowadzącymi. Też się stresowałam, bo nie wiedziałam, co mnie czeka, co mam powiedzieć, więc tak, faktycznie może być. No, no ale casting udało się wygrać i świetnie poprowadziłaś program. Ostatnio jak wpadł na Netflixa, to trendował i on chyba jest nawet dalej, trenduje. Bo właśnie jestem w szoku, bo już mija parę tygodni, bo on wyszedł. On wyszedł 1 stycznia i on dalej jest w top 10. Przecież program wyszedł rok temu. Tak. I on dostał nowe życie. To jest super, cudowne, no. No i zastanawiam się, czy może marzy ci się kolejna rola prowadzącej w jakimś programie na przykład. No wiadomo, teraz też inne kwestie pewnie bierzesz pod uwagę ze względu na ciążę, dom, firmę. Tego wszystkiego sporo jest, ale mimo wszystko no pewnie gdzieś tam ten drugi sezon. No właśnie, napisałam reżyserce, że ja jestem gotowa jeszcze teraz nakręcić drugi sezon, jeżeli bardzo tego chcą, a jak nie, to od razu po porodzie możemy, po prostu Alek leci, młody leci i wiesz, o kurde. Jak kręciliśmy pierwszy sezon, to poleciał ze mną Alek i dwa psy, więc
Da się, a teraz będę musiała prosić 3 psy i jeszcze dziecko. No właśnie. Ale zrobię to, ja to zrobię, spoko. Mam już patent, że na 2 samoloty polecimy, bo 3 psy w jednym samolocie nie mogą być, mogą być 2, więc wyślę kogoś z drugim samolotem, z trzecim psem. Damy radę, będzie git, ale reżyserka się śmieje właśnie, że tak, że będzie mnóstwo niań na planie i każdy pomoże. Mam nadzieję, że będzie drugi sezon, bo oglądalność jest teraz szaleńcza. Po prostu ludzie zwariowali i cieszę się, że zobaczyli nareszcie ten program w takiej odsłonie, jakiej chciałam. Mhm. Bo ja mówiłam, tłumaczyłam, że to jest inny program reality, że to nie ma takiej patologii, tylko naprawdę fajny, wartościowy content i nareszcie to zobaczyli. Myślę, że przede wszystkim udowodnił, pokazał to dobrze Netflix. Netflix jest dobrą platformą, która pozwala, widzisz, że trenduje, odpalić i oglądasz po prostu. Ja myślę, że po prostu każdy ma Netflixa w domu. Tak, i to też jest, też sprawiło, że kurczę, nie musieli pobierać nowej apki, za którą musieli płacić, bo najpierw to było na VOD, tylko odpalili Netflix, każdy już go ma. Bardzo dużo dostaję wiadomości, że dziewczynom jest przykro, że nie mogą w Niemczech, w Anglii gdzieś odpalić, no ale to musi jeszcze niemiecki Netflix nasz skupić, angielski, hiszpański, wiesz, to tak nie jest, że jeden Netflix na cały świat, tylko jest mnóstwo Netflixów. Ale i tak muszę ci powiedzieć, że jestem w gigantycznym szoku, że z takim zapałem ty już masz cały plan, że jeżeli przyjdzie drugi sezon, to wiesz, że wtedy i wtedy możesz. Tutaj już wiesz, że tu polecisz z psami. Ja ci powiem jeszcze coś lepszego. Wczoraj ustalałam swój grafik na Akademii, bo teraz będę wykładać nowy kierunek, który został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji. I wczoraj układałam swój grafik, no i nowy semestr zaczyna się 26 lutego, kończy się 17 czerwca i ja tam musiałam powiedzieć, no, że ja musimy troszeczkę wcześniej albo to jakoś spiąć, bo ja muszę urodzić. I dyrektor Akademii mówi, przepraszam, co? Ale ja mówię, spoko, bo i on się pyta, to chce pani zdalnie? Ja mówię, nie, ja będę chodzić do Akademii, bo ja chcę mieć relacje z tymi studentami, on pewnie będzie w ciąży chodzić. Tak, będę w ciąży chodzić, będę uczyć, urodzę i możemy kontynuować. W sensie nie ma problemu. Więc ja to zrobię, zobaczysz. Ale ja nie odpuszczę tego, bo ja bardzo walczyłam o to i chciałam wykładać na Akademii. I tak już szczególnie ten nowy kierunek, więc już studenci są zapisani, klasy są pełne, nie mogę odpuścić. No ja się nie dziwię. Tym bardziej, że jesteś osobą, która jest wyzwanie, robimy. Robimy, no. Na tym moje życie polega, że jak się nic nie dzieje, takiego ja się nie rozwijam, to ja wtedy czuję, że opadam, a ja muszę cały czas mieć wiatr w skrzydłach i czuć, że się rozwijam, uczę się nowych rzeczy. Nowe doświadczenie, nowe wyzwanie, to jest nowy skills dla mnie i wtedy czuję, że żyję. W szczególności myślę, że ten rok będzie taki mocny, jeżeli chodzi o rozwój. Mm-hmm. Rozwój, nowe doświadczenia, nową wiedzę. Tak. Też jestem ciekawa, jak to będzie. No, nie mam doświadczenia, wiesz, to jest pierwszy raz coś takiego robię. Więc, ale poczekaj, o czym mówisz konkretnie? O tym. Pierwszy raz to robię i zobaczymy. No, podobno tu przychodzi instynkt macierzyński sam. Nagle matka wie, co ma robić. Tak. Więc to będzie super. A biorąc pod uwagę, że mama lubi gadżety, to w domu wszędzie będą kamerki, jakieś elektronianie i tak dalej, to wszystko? No będzie z umiarem, bo jeszcze oprócz tego, że mama jest gadżeciara, tata też, ale tata jest świadomym gadżeciarzem, więc nie za blisko główki, nie za blisko pokoju, żeby nie było fal. Router Wi-Fi nie może być w domu, musi być na zewnątrz, więc my mamy, wiesz, my tutaj musimy wszystko połączyć. Ja chcę coś kupić, a najpierw Alek musi sprawdzić, czy to jest odpowiednie dla nas i dopiero później są te kamerki. Okej. Czyli rozumiem, siadacie i ty mówisz, słuchaj Alek, kupujemy to i to. Czekam na recenzję. On mówi, tak, muszę poczytać najpierw, muszę to sprawdzić, czy to jest odpowiednie, wrócę do ciebie, a jeżeli nie to wraca do mnie z innym modelem, innej firmy i wtedy mówi, że to jest odpowiednie. No, ale on upgrade'uje moje życie dosłownie. No, nowe doświadczenie, kolejne. Alek jest tak inteligentną osobą, że naprawdę żałuję, że Polska nie może go doświadczyć z tej strony, z której ja go doświadczam. To jest człowiek wiedza. No dobra, ale inteligencja czasami przytłacza, bo jak z mojej perspektywy tak jak na to patrzę, że czasami masz tak, kurczę, też chciałabym wszystko wiedzieć. On ma wiedzę na ten temat, dlaczego ja nie mam?
Uzupełniamy się. Okej. Okay. Uzupełniamy się, bo są tematy, które mnie nie interesują i na przykład nie chcę na ten temat nic wiedzieć, tak jak on nie chce wiedzieć, czy lakier, czy hybryda, czy farba z amoniakiem, czy bez amoniaku, w ogóle po co. Ale uzupełniamy się pięknie i są tematy, w których ja wiem więcej i on wie więcej i myślę, że na tym polega związek partnerski. Nie chcesz wszystkiego w życiu wiedzieć, bo jakbyś wiedział wszystko, to byś zaświrował. Wiem. No. Czasami jak się za dużo wie, to już głowa nie potrafi odpocząć. Tak, tak. No. I to, co idzie już, tuż, twoje urodzinki. No. I dzisiaj do mnie Filip pisze, mówi, słuchaj, zapytaj się Sandry, co robi. W urodziny? W urodziny. Czy już się boisz tej niespodzianki, jeżeli przygotują? Nie będzie niespodzianki. A skąd wiesz? Bo ja im napisałam, że ma nie być niespodzianki. Wiesz, co oni mi zrobili w zeszłym roku? Dlatego w tym roku moje urodziny są jeszcze mniejsze niż rok temu, bo one z roku na rok, im starsza jestem, tym coraz mniejsza ta impreza jest. W zeszłym roku chciałam mieć to... Zacznijmy od tego. 3 lata temu poleciałam na Malediwy i z Alkiem i chciałam mieć spokój i byliśmy zamknięci przez 2 tygodnie na wyspie, gdzie byliśmy tylko my i hotel, zero aut, zero jakichś, wiesz, bodźców zewnętrznych. I wróciłam z takiej wyspy do Polski, gdzie są budynki, auta. I ja pojechałam do sklepu z Alkiem i taka byłam przytłoczona i mówię, kupmy sobie jedzenie, ugotujmy w domu i zostańmy, bo ja potrzebuję parę dni, żeby się tak przyzwyczaić do tego miasta znowu. Wchodzę do domu i widzę, że moje ukochane kapcie, które zawsze przy drzwiach stoją, zniknęły. I pierwsze co ja mówię, Alek, gdzie są kapcie? A Alek już się zestresował, ja wchodzę i oni wystrzelili wszyscy happy birthday! Całe mieszkanie na różowo, balony. I zaczęłam płakać i widzę Fifiego w moich kapciach i mówię, o nie! I zaczęłam ryczeć i oni tak się przestraszyli, dlaczego ja płaczę. I mówię, bo mnie przytłoczyliście. Ja nie chciałam mieć tych bodźców. No i dobra, finalnie impreza. Rok później. Mówię, nauczona na błędach, znowu byłam na Malediwach, wracam, tym razem ja zorganizuję sobie urodziny, to wtedy oni nie wpadną na niespodziankę. Zorganizowałam sobie urodziny w restauracji, mówię, kulturka, porozmawiamy sobie, zaprosiłam chyba 15 osób, wchodzę, a oni wszyscy z maskami wydrukowanymi, moją twarzą, wszyscy, Sandra, w wielkiej restauracji i ludzie tam inni jedli, ja wchodzę i znowu zaczęłam płakać. I mówię, no nie, no cholera jasna. I zaczęłam płakać przy stole, im się przykro zrobiło, im wtedy wytłumaczałam wszystkim, jak po prostu krowa na środku i mówię, ja wam wytłumaczę, że ja nie potrzebuję tej atencji w moje urodziny, bo ja tą atencję dostaję codziennie. Ja sobie mogę pójść na event i może mi paparazzi zrobić zdjęcia, wszyscy mogą krzyczeć, hej Sandra, mogę zrobić sobie z tobą zdjęcie? Tak. I wtedy ja sobie to mogę ego podładować. Ale jeżeli są moje urodziny prywatne i ja chcę z wami spędzić czas, po prostu z wami, chcę z wami porozmawiać. Ja nie chcę, żebyście mnie celebrowali. Mhm. Ja chcę bardziej celebrować ten moment z wami. Ja, tak. I ten czas, ten quality time, którego ja nie mam na co dzień. I wtedy zrozumieli, że okej, odpuszczamy. Zdjęli te maski i już przesadzili. No i w tym roku jeszcze są mniejsze urodziny, bo na 10 osób. I poprosiłam ich w taki taka malutka będzie ta restauracja, że my będziemy i już więcej ludzi się nie zmieści. Czy możemy się spotkać w moje urodziny bez prezentów, please? Chcę z wami spędzić czas w 10 osób. Bez mask, bez żadnych niespodzianek i tym razem miałam na nich haczyk i powiedziałam, że jeżeli mi zrobicie niespodziankę, to będziecie odpowiedzialni za wcześniaka, więc lepiej tego nie róbcie, bo mi wody odejdą. Okej, dobra. I oni się tam śmiali, że muszą odwołać brzuchy, że muszą pana od drukarki zatrzymać. I ja mówię, dobra, to nie było już śmieszne, nie chcę niespodzianek w tym roku. W tym roku widzę się naprawdę w malutkim gronie o jakiejś tam 17:00. I żeby móc wcześniej pójść spać i koniec. Nie potrzebuję naprawdę więcej, nie chcę więcej. Dla mnie luksusem jest czas spędzony z bliskimi. Nawet nie chcę, żeby mi śpiewali 100 lat. Wiadomo, będzie ta świeczka, żebym sobie tak symbolicznie pomarzyła i zmuchnęła tą świeczkę, ale moje marzenia wszystkie się teraz obecnie spełniają. Do tego jeszcze moi najbliżsi i to jest dla mnie wystarczające. Nie potrzebuję tej imprezy na 100 osób. No słuchaj, to mam nadzieję, że jej nie będzie.
Nie strasz mnie, bo zaraz się zdenerwuję. Zaraz. Nie, nie będę szantażować, no myślę, że są... wszystkich brzuchem. Myślę, że są odpowiedzialni, nie zrobią tego. Nie, nic nie zrobi. Wie. Ale zastanawiam się, tak jak mówiłaś, że musisz odpocząć, że chcesz wrócić do domu i odpocząć, czy nadal masz także 8 godzin snu? Mam. Okay. Tak, jeszcze mam. Jeszcze? Jeszcze, no bo później nie wiadomo, jak to będzie, ale dogadani jesteśmy z Alkiem, że będziemy sobie się wymieniać. On lubi w nocy siedzieć, ja nie lubię, więc może być tak, że on na przykład nocki będzie robił, a ja w ciągu dnia. Naprawdę teraz jestem w szoku, bo to jesteś tak zorganizowaną osobą, na wszystko jest plan. No ale to też wyjdzie w planiu faktycznie, no tak, nie? Ale tak. Jakby jestem przygotowana mentalnie. No. Tak, jestem wow. Przygotowana. Że gdzieś poród tam też sobie zaplanowałam. No. To jestem w szoku, ale podziwiam. Bo chociaż masz założony jakiś tam plan, jak nie wypali, trudno. No ale tak, wiesz, czego się możesz spodziewać też. Myślę, że też jest łatwiej, jakiś tam sobie zarys zrobisz, nie wiem, czy to temat firmy, czy życia. No, wiesz, jak spojrzysz na moje życie, to też mam plan. Bo oprócz tego show biznesu, z moim planem był plan B, czyli firma, żeby mieć dochód, który stały, który tak. Zapewnia, że mam za co żyć. No i to też jest plan i to daje ci poczucie takiego bezpieczeństwa. Więc planujesz, żeby czuć, że jest bezpieczny. Tak. Nie dziwię się, mam tak samo. A to wodniki później, tak mają. Tak, ale najgorsze jest, jak później ten plan nie wypali i dosłownie pierwszy podpunkt runie i cała lista leży. Są rzeczy, na które jeszcze mogę się zgodzić. Jak nie wypali, to okej, machnę ręką, ale jak mój plan urodzinowy nie wypali, to się zdenerwuję. Nie, no ja mam nadzieję, że wypali. Słuchaj, Sandra, w takim razie ja ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Mam nadzieję, że była przyjemna, miła. Była bardzo miła. W ogóle ani razu nie poruszyliśmy temat drugiej osoby, celebrytki, nic. Świetnie, I love it. Więcej takich wywiadów. Dlatego, kochana, ja ci życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję. Przede wszystkim bardzo. Zdrowia dla ciebie i dla małego. Dzięki bardzo. A cała reszta przyjdzie. Reszta się ułoży. I to piękną puentą zakończmy ten wywiad. Zdrowie jest najważniejsze, bo jak nie tak. Mamy zdrowia, to nie mamy nic. A jak mamy zdrowie, to reszta sama przyjdzie i się pięknie ułoży. Oczywiście, że tak. Dziękuję ci. Dzięki bardzo.